14 marca, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. W miniony piątek doszło do spotkania, podczas którego rozmawiano o sytuacji finansowej i prawnej spółki GKS Bełchatów. Podczas spotkania poinformowano, że ze względu na obecną sytuację podjęto decyzję o rezygnacji z udziału pierwszej drużyny brunatnych w rozgrywkach e-winner drugiej ligi. W miniony piątek z inicjatywy PGEG zorganizowano spotkanie w sprawie aktualnej sytuacji finansowej oraz prawnej GKS Bełchatów S.A. W spotkaniu, jak informuje Bełchatowski Klub, oprócz przedstawicieli zarządu PGEG uczestniczyły władze miasta Bełchatowa, przedstawiciele zarządu i rady nadzorczej GKS Bełchatów S.A., reprezentacja współwłaściciela spółki EKS Skra Bełchatów, przedstawiciel Stowarzyszenia Sympatyków GKS Bełchatów w Torfiorze oraz reprezentacja strony związkowej SKWB Bełchatów. Intencją organizacji spotkania było zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat kondycji finansowej spółki, a także prawnymi aspektami dotyczącymi wyjścia z trudnej sytuacji. Andrzej Legierzyński, prezes PGG zaznaczył, spółce PGG zawsze zależało na utrzymaniu potencjału sportowego klubu, który oprócz pierwszej i drugiej drużyny zawodowej skupia setki młodych adeptów zarówno piłki nożnej, jak i sekcji zapaśniczej. Na bieżącą działalność klubu tylko od ubiegłego roku PGG przeznaczyła 3 miliony złotych. Dodatkowo na działalność Akademii GKS Bełchatów PGE Polska Grupa Energetyczna przeznaczy do końca bieżącego roku 1 800 000 zł. Niezależnie od decyzji odnośnie dalszego funkcjonowania spółki akcyjnej GKS Bełchatów PGEG będzie dążyć do zapewnienia wsparcia działalności sportowej lokalnych klubów, stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność promującą sport i aktywność fizyczną. GKS Bełchatów SA poinformował jednocześnie, iż z uwagi na sytuację spółki podjęta została decyzja o rezygnacji z udziału pierwszej drużyny brunatnych w rozgrywkach e-winner drugiej ligi w rundzie wiosennej obecnego sezonu. Aby historia klubu ze sportowej była nadal pisana, podjęte zostały pewne kroki i szerokie rozmowy z wieloma podmiotami. Aby od sezonu 2022-2023 GKS Byłchatów był ponownie reprezentowany przez pierwszy zespół, powiedział PO prezesa zarządu GKS Byłchatów Szymon Serwa. Przed wszystkimi, którzy dobrze życzą klubowi jest wystarczająco dużo czasu, aby w tym przełomowym momencie odpowiednio zadbać o kontynuację blisko 45-letniej tradycji – Biało-zielono-czarnych dodał Szymon Serwa. Muzeum Regionalne w Bełchatowie odzyska dawny blask. Urząd Miasta w Bełchatowie podpisał umowę na remont budynku. Co istotne, takiego remontu muzeum nie przechodziło od ponad dwóch dekad. Jak informuje magistrat, zgodnie z projektem renowacja prowadzona będzie wielotorowo. Obejmie głównie remont poszycia dachu, wymianę okien oraz instalacji odgromowej. Ponadto naprawiona i pomalowana zostanie elewacja budynku. Odnowione zostaną także schody wejściowe z obu stron. Remont przejdzie balkon od strony wschodniej. W ramach prac wymieniona będzie również część stolarki okiennej, a w części biurowej dworku wykonane zostanie okablowanie. Całość kosztować będzie ponad 450 tysięcy złotych. Na realizację tej inwestycji miasto pozyskało blisko 240 tysięcy złotych dofinansowania z RPO Województwa Łódzkiego. Zgodnie z umową na wykonanie wszystkich objętych projektem prac wykonawca będzie mieć 8 miesięcy. Po chłodniejszych dniach dzisiaj mieliśmy prawdziwy przedsmak wiosny i to nie tylko w postaci słonecznej aury. W Parku Olszewskich słychać już było dzięcioły, a te, jak informują Lasy Państwowe, są też wyznacznikiem kończącej się zimy. Ten charakterystyczny dźwięk werbli dzięciołów zwiastuje początek zainteresowania czasem godów. Co warte podkreślenia to fakt, że zwyczajem dzięciołów na przedwiośniu jest obrączkowanie drzewa, czyli nakłuwanie ich ostrym dziobem w celu utoczenia z nich słodkiego soku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że z końcem marca upływa termin na złożenie dokumentu ZUS-ZSWA, czyli Zgłoszenie, Korekta Danych o Pracy w Szczególnych Warunkach lub o Szczególnym Charakterze za 2021 rok. 31 marca bieżącego roku upływa termin na złożenie dokumentu ZUS-ZSWA, czyli Zgłoszenie, Korekta Danych o Pracy w Szczególnych Warunkach lub o Szczególnym Charakterze za 2021 rok. Taki dokument muszą złożyć ci płatnicy, którzy mają obowiązek opłacać składki na fundusz emerytur pomostowych za pracowników wykonujących pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Co do zasady, zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, płatnik składek przekazuje do ZUS do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik, za którego była opłacana składka na fundusz emerytur pomostowych, złoży wniosek o emeryturę pomostową. Wówczas zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinno zostać złożone w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Natomiast w przypadku upadłości bądź likwidacji płatnika. Taki dokument należy przekazać najpóźniej w dniu złożenia formularza ZUS-ZWPA, czyli w momencie zgłoszenia wyrejestrowania płatnika składek. Formularz ZUS-ZSWA jest składany w celu zgłoszenia okresów pracy, w których ubezpieczony wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Taki dokument muszą przekazać ci płatnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji takich pracowników i opłacają za nich składki na fundusz emerytur pomostowych. W zgłoszeniu należy podać dane identyfikacyjne płatnika składek oraz osób wykonujących pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, a także kod tej pracy i okresy, w których była wykonywana. Należy również wskazać kod Tytuł ubezpieczenia, z którym ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń, i wymiar czasu pracy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypełniania tego dokumentu można znaleźć na stronie internetowej zus.pl w poradniku Zgłoszenie Korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie byłchatowskim 9 osób otrzymało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 66, natomiast liczba wykonanych testów 58, z czego 9 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim jest 326 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 2626. Natomiast liczba wykonanych testów 2319, z czego 367 osób otrzymało wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 5298 potwierdzonych przypadków zakażenia, w tym 535 ponownych zakażeń. Liczba przypadków śmiertelnych 1. Pegieskra skrałę bełchatów w suwałkach pokonała ślep z bez straty seta. Dzięki temu zwycięstwu bełchatowianie są w coraz lepszej sytuacji przed zbliżającą się fazą playoff. You know, this championship is important for us. Now we have only championship and, uh... Mistrzostwa Polski są dla nas bardzo ważne, bo tylko w tych rozgrywkach możemy już zwyciężyć. Każdy mecz jest więc istotny, bo chcemy zachować trzecią pozycję w rundzie zasadniczej. Wszystkie polskie drużyny grają jednak znakomitą siatkówkę, dlatego musimy teraz notować jak najwięcej zwycięstw. Jestem jednak szczęśliwy, bo uważam, że zaprezentowaliśmy naprawdę dobry poziom. To wciąż nie jest nasze 100%, bo wiem, że potrafimy grać dużo lepiej, ale cieszę się, że wygraliśmy 3-0 w Suwałkach. Musimy grać we wszystkich meczach, tak jak dziś. Dlatego gramy w PGS Krzebełchatów i dlatego ten klub jest tak ważny. Uważam, że od dziś do końca sezonu wszystkie mecze są naszymi finałami. Musimy więc skupić się, by wygrać te spotkania. To, że ten klub jest ważny. And, uh, I Do końca sezonu All games are really final for us and we have to we have to focus we have to think about uh, all games and we have to try to win all games. Tak na pewno suwalki to jest groźna drużyna szczególnie u siebie. Tak jak słychać, Kibi mają wsparcie super kibiców. E, cieszymy się, że wykonaliśmy plan i w miarę spokojnie wywieźliśmy trzy punkty. Tak, no, f, trenujemy, walczymy jeszcze, żeby spokojnie minimum zająć to trzecie miejsce przed playoffami. E, I cóż, będziemy teraz szlifowali wszystkie elementy pod kątem playoffów. Jasne, że ważny takie mecze z Zaxxą to jest zawsze taka wisienka na torcie. E, na pewno cieszymy się, że możemy z nimi zagrać. I czekamy na ten z niecierpliwości. To wszystkie informacje w dzisiejszym teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.